Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo spróbuję Ci odpowiedzieć na pytanie, czy starsi youtuberzy, tacy jak ja, siwa głowa, trochę już zmarszczek na czole, no powiedzmy 50+, czy koło 50+, mają szansę zaistnieć w tym serwisie, czy raczej wyginą jak dinozaury wygryzione kiedyś przez młode wilczki z Twojego pokolenia, chowanego bezstresowo na bananach, telefonach komórkowych i Cartoon Network. Sprawa wydawałaby się zdecydowanie jednoznaczna, ponieważ to moje pokolenie urodzone za komuny niestety trapią bolączki takiej natury technicznej, sztywne paluchy do klawiatury komputera, bardzo małe obycie z gadżetami typu smartfon, laptop, jakieś kamery wideo. No wiesz mi, pierwsze radio kupiłem w wieku 24 lata, kiedy już komuna padła, przepraszam, nawet to było, no tak, 24-25, komputer kupiłem w wieku 35 lat, także troszeczkę późno było na naukę. No to radio kupiłem nie dlatego, że nie chciałem kupić, tylko dlatego, że po prostu radia w sklepie nie było. I czyni to moich rówieśników niestety mało atrakcyjnymi na rynku pracy. Z reguły jako emeryt kończysz jako ochroniarz, czy w jakichś innych poniżających zawodach, które wymagają od Ciebie wszystkiego. Tutaj oprócz pracy mózgu, natomiast Twój młodszy kierownik wie wszystko lepiej. I sytuacja jest szczególnie dramatyczna w przypadku młodych emerytów, takich jak ja. Ja odszedłem na emeryturę w wieku lat 40, jako emeryt mundurowy, natomiast większość moich kolegów trzymała się z uporem maniaka tych stanowisk, a jak już musieli odejść, to jeszcze się bardziej trzymała, a w większości potem nie robili nic ze swoim życiem. Teraz, jak się spotykamy, widzę, że część poszła na ochroniarzy. Jest taka spora grupa, która socjalizuje się z miejscowymi pijaczkami, oczywiście za swoją wojskową emeryturę, czyli gadka typu generale, dołóż 2 złote na wino, czy na piwo, czy pożycz 2 złote, nie jest mi obca. I ich najgorszym snem niestety jest to, że każdy kolejny rząd, czy kolejny rząd nie wrzuci ich te mundurowe emerytury do jednego wora razem z ZUS-em. No tak nawiasem mówiąc, te emerytury, wiem po sobie, systematycznie dziadzieją, chociaż są solą wokół wszystkich, no mam nadzieję, że nie Twoim, prawda, jako osoby bardzo dobrze zarabiającej. I zaledwie kilka osób, które znam, potrafiło coś z tym swoim życiem zrobić, chociaż tutaj paradoksalnie dostęp do internetu wyrównał szanse mojej grupy wiekowej w stosunku do młodzieży. Zacząłbym od takiej małej refleksji, czego ma więcej taki starszy gość jak ja w stosunku do osoby młodszej, być może do Ciebie. A mianowicie, starsi faceci posiadają pewne cechy, które siłą rzeczy pozwalają im na przykład przyciągać młodsze, atrakcyjne dziewczyny, które wydawałoby się są poza ich zasięgiem. I nie chodzi mi tutaj o model biznesowy niektórych dziewuszek typu Blachara, czy taki przeczytany w internecie Sugar Daddy. Posiadamy to naturalnie z racji wieku, czyli jest to życiowa mądrość, no z racji po prostu życiowego doświadczenia. Jest jakaś świadomość swojej wartości, jest już jakieś wyciszenie, spokój taki wewnętrzny, jakaś większa pewność siebie niż powiedzmy u osób młodszych. Natomiast problem może być tylko wtedy, kiedy facet taki starszy nie jest sobą, stara się zachowywać jak młodzieniaszek, stara być się takim przyjacielem młodzieży. No i wierz mi, że działa to w obie strony. No, czasami młody się postarza, no, przykładowo jest młody z jakąś kugłarzycą, no to od razu zapuszcza brodę, goli łeb, prawda? No, stara się postarzyć, chociaż wcale taki nie jest. Ja na przykład za Chiny Ludowe nie będę udawał, że jestem na bieżąco z jakimiś zespołami muzycznymi, z jakąś popkulturą, czy jestem cool w jakiś inny sposób. Jedyne, co się od młodszego siostrzeńca nauczyłem, że słowo ziom, prawda, tak mi się spodobało, że zacząłem je używać, natomiast jestem z tego pokolenia urodzonego za komuny. Natomiast sezam Ci się otworzy, kiedy potrafisz skapitalizować swój wiek na swoim kanale YouTube i będąc sobą, nie udając młodzieńca czy kogokolwiek innego, nie naśladując nikogo, zaczniesz przekazywać swoje doświadczenie swojej grupie docelowej, a wśród tej grupy docelowej znajdziesz jakichś idealnych klientów. I wbrew pozorom, nie jest to aż takie trudne,
Chociaż nie powiem, że jest łatwe, prawda, że łatwo to zrobić. Na moim przykładzie, pracowałem około 20 lat jako lekarz wojskowy, przyjmowałem poborowych, brałem ludzi do woja, pracowałem na komisjach lekarskich, zwalniałem ludzi z tego woja. No, wtedy do wojska nie można było zaciągnąć młodych chłopaków nawet wołami. Odchodzę, mija parę lat i zmienia się sytuacja ekonomiczna drastycznie, a służby mundurowe stają się cool. I dostosowałem wtedy swoją wiedzę, ale poszedłem troszeczkę w kierunku innej służby mundurowej, czyli policji, tylko dlatego, że było tutaj większe zainteresowanie młodych osób, tej młodzieży. I przy okazji dogadałem się z gościem, który był kadrowcem przez 20 lat, kadrowcem policyjnym. I gdzieś mniej więcej raz na 2 miesiące robimy taki hangout na YouTubie. Ten hangout jest niepubliczny, ale wysyłamy go przez naszą listę mailową i jest to gdzieś na samym końcu, poza treścią jakąś edukacyjną, dostaje młody człowiek zaproszenie do naszej grupy szkoleniowej, aby sobie przeszedł na wyższy poziom. Taki poziom, w który musi zainwestować. Pewnie się domyśliłeś, że większość mojego szkolenia, czy naszego szkolenia, to kolejne hangouty. No oraz to po prostu, co nagraliśmy na poprzednich. Na dzień dzisiejszy, koniec 2016, tych hangoutów naliczyłem z 50. No i kurs jest przy okazji dwuetapowy, czyli student może dokupić drugą część, jak już przeszedł pierwszą, ale jak już przeszedł pierwszą, zobaczył, że się sprawdził, że się już wstępnie do policji dostał, przeszedł pierwszy etap, no to czemu mnie miałby tam jeszcze zainteresować, zainwestować parę groszy w część drugą. I niestety studenci dokupują. Natomiast największy sukces przyniosły mi filmy z badań kierowców oraz medycyny pracy i generalnie są to bardzo proste, edukacyjne wideo, typu gadająca siwa głowa, taka jak teraz to widzisz. Poruszam jakiś temat, najczęściej jest to zapytanie widza. Wierz mi, że tematów raczej nie zabraknie. No nie zabraknie, tak jak brakuje pieniędzy w budżecie. Ja już w tej chwili nie przerabiam swojej korespondencji, już wybieram jakieś ciekawe rzeczy, aczkolwiek pytania z uporem maniaka powtarzają się cały czas te same. I system jest bardzo prosty, czyli robię wideo na jakiś topic, staram się pomyśleć, aby był tam, czy jest jakiś chociaż niewielki przepływ gotówki, prawda? Jeżeli nawet ten przepływ jest niewielki na rynku lokalnym, no to nagle z Polski 400-milionowej tych ludzi może być chętnych na coś więcej. I ta osoba ogląda, zaczyna się uważać za autorytet i wierz mi, że jak jest zainteresowana tematem, to obejrzy wszystkie twoje filmy, a potem sama przychodzi do firmy, aby coś załatwić, no bo jak ci powiedziałem, w przypadku tych szkoleń do policji oferuje to mailowo, czyli można sprzedać zarówno produkt cyfrowy, jak i produkt taki no, typu usługa na miejscu, bo trudno, żebym na przykład badał kogoś tam w jakimś celu zaocznie, prawda, internetowo. I następna nauczka tutaj, warto abyś tworzył od razu listę adresową, money is in the list, jak wyślesz tam do paru tysięcy ludzi, zawsze tam 10-20 złapiesz, zachęcisz do swojego produktu, no szczególnie jeżeli brakuje ci tam pieniążków w jakimś innym celu. No i możesz mi wierzyć, czy nie, w tej chwili największym moim zmartwieniem jako emeryta, aby było jasne, jako emeryta, jest to, że przyszłe stawki podatkowe, które chce nam zaoferować ta obecna ekipa, są dla mnie troszeczkę takie, no, powiedzmy, nieciekawe, a nie mam pomysłu na jakąś optymalizację, jak wielkie korporacje. Teraz parę tematów, które poruszyłem przez YouTube'a, a które okazały się sukcesem. Weźmy na tapetę przedłużanie terminowego prawa jazdy. Ci kierowcy, mam nadzieję, że nie ty, są tak zdesperowani łażeniem co parę lat po lekarzach i ciągłym płaceniem, że jak natkną się na kogoś normalnego, to są po prostu dozgonnymi klientami. Przychodzą potem w różnych innych sprawach, czyli wartość danego klienta jest nie tylko, że przyszedł raz, ale wszystko, co polecił twoją skromną firmę. Już nie mówię tutaj o cudzoziemcach, czyli na przykład w przypadku Wrocławia Koreańczykach, czy na przykład wrócił mi ostatnio Polak z Kanady. No i niestety, tam terminowe prawo jazdy i do kogo trafił jako pierwszego. Wierz mi, że wydaje mi się,
wymiatam tutaj rynek miejscowy odnośnie badań, przynajmniej na terminowe prawo jazdy. Takie badania lotnicze, wszedłem jako zupełny abnegat, mam już swoje miejsce na lokalnym rynku medycznym, który był zdecydowanie skostniały przez 50 lat, wydawał się nie do ruszenia z posad świata, istniała jedna firma, jakieś tam centrum, wszyscy tam szli, po prostu jakby za darmo te badania dawali, ci się tam rozbestwili, no tutaj nagle wchodzi młody wilczek, młody mówię w sensie stażu, w tym biznesie, a nie młody wiekiem. Psychotesty dla kierowców. Kierowcy różni mają setki firm za rogiem w swojej miejscowości, a potrafią przyjechać do mnie kilkaset kilometrów na przedmieścia Wrocławia. Badania na platformy wiertnicze. Jakbyś nie wiedział, to najbliższe platformy, takie poważne platformy, to nie Petrobaltic, tylko gdzieś Morze Północne. Wybrzeże Szkocji, tam Danii, czy jakieś tam inne, czy Norwegii. I paradoksalnie jest to najdroższa usługa w mojej firmie, która zdecydowanie paradoksalnie idzie mi najlepiej, ponieważ cięcie kosztu z powodu taniej ropy spowodowało, że firmom zagranicznym opłaca się zapłacić mojej skromnej osobie, a nie wysyłać gościa samolotem do Szkocji, czy tam gdziekolwiek wcześniej nie byli badani. Także po prostu bonanza totalna, tylko gość przychodzi, badasz, wystawiasz rachunek i no i tyle, prawda? Na czym polega różnica w zarabianiu, które proponują Tobie jako seniorowi od zarobków na kanale juniorów? Mówię o tych kanałach z dziesiątkami lub setkami milionów odsłon. I zacząłem od obejrzenia filmu Boxdela, jak zarabiają youtuberzy, dam Ci go gdzieś w adnotacji i ten chłopak, ten gość na pewno wie co mówi, w tej chwili zobaczyłem u niego 100 milionów odsłon, a chwalił się, że pozamykał kanały, które jeszcze miały więcej. I system, który przedstawił był dosyć prosty, reklamy odsłonowe, czyli AdSense, no, podał, że zarobił 8 stówek po opodatkowaniu. No, ja może zarabiam ze stówkę na miesiąc na wszystkich kanałach YouTube, jakieś reflinki, jest to coś związane z grami, dokładnie nie wiem na czym to polega, jak wiesz to możesz skomentować. Reklamy dedykowane, tak zwane deale. Boxdel mówi, że jest to coś związanego z wysyłką SMS-ów typu premium, generalnie jakieś pseudo naciąganie, mnie tam próbowała chyba jakaś stacja radiowa na to naciągnąć, wystarczy, żebyś dał numer telefonu, to po prostu zamęczą cię jako potencjalnego frajera, czy ich klienta na śmierć, setki SMS-ów i za bardzo nie wiadomo jak się z tego wyplątać. Są jeszcze lepsze rzeczy, profesjonalne lokowanie produktów, bez zmuszania Ciebie do zakupu, robią to lepsze kanały, na przykład Abstrahuję czy Marcin Stankiewicz. Sponsoring, w skrócie youtuber jest twarzą firmy. Ale co byś nie kombinował, to wszystkie te metody wymagają kanałów naprawdę z milionami, a przynajmniej z setkami tysięcy obejrzeń. Natomiast to, co mi się sprawdziło, to co proponuję Tobie, zupełnie za darmo proponuję, jest najbardziej zbliżone do lokowania oraz sponsoringu, czyli dwa w jednym. Ale lokujesz swój produkt, który znasz, który lubisz, za który dałbyś sobie obciąć rękę, który jest Twoją pasją, no i do tego dajesz sponsoring, czyli dajesz swoją tą swoją pomarszczoną twarz. I w moim przypadku ja najpierw widzę, edukuję, że istnieje coś fajnego, potem jakoś próbuję mu uświadomić, że kupa ludzi z tego skorzystała i w końcu on dochodzi sam, że to też może mieć, a ja tutaj jestem wybawcą, jak rycerz na jakimś tam białym koniu jadący do księżniczki, prawda? Abym nie był gołosłowny, klasyczny mój przykład, zwolnienie z pasów bezpieczeństwa. Dla niektórych, szczególnie jeżdżących od sklepu do sklepu po małych miasteczkach, totalna udręka. Często taki kierowca, przy okazji właściciel tych paru sklepików, ma parę mandatów, trochę punktów karnych za to, że nie zapiął pasy. Z reguły to są punkty dane mu przez swojego sąsiada, policjanta z drugiej wioski, który też musi zapracować na premię. No i taki człowiek zaczyna gorączkowo szukać rozwiązania, myśli, no może coś tam wklepie w Google, w YouTube'a, bum! A tutaj filmik, wideo z opisem jakiegoś identycznego przypadku oraz wszystko za przeproszeniem na gotowo, tak jak ja bym czytał w jego myślach. I korzyść tutaj co najmniej potrójna, policjant będzie miał więcej czasu i zajmie się być może prawdziwymi bandziorami,
właściciel nie straci prawka za punkty, będzie mógł pracować, ty będziesz mógł kupić świeży towar, czyli jemu się będzie lepiej żyło, a co dla mnie, no po prostu się będę cieszył, że komuś pomogłem. I wierz mi, że skoro do Wrocławia potrafią przyjechać ludzie z Olsztyna czy ze Śląska, po prostu dla mnie to oznacza, że w tym rejonie podobnego filmu nikt nie nakręcił, a zainteresowani wolą się przebadać u eksperta. Sprawdziłem statystyki, na dzień dzisiejszy, listopad 2016, te filmiki o pasach miały może z 10 tysięcy wyświetleń, cuzamen do kupy przez 5 lat, no dałoby to może 10 zł z AdSense'u. I nie chcę być nieskromny, ale prawdopodobnie wystawiłem najwięcej takich orzeczeń w Polsce. Podobne tematy mógłbym tutaj mnożyć, mówię o niszowych tematach, no ale wróćmy do starszych youtuberów. I jak możesz ominąć pierwszy problem, a mianowicie tych umiejętności technicznych, a w zasadzie braku umiejętności technicznych u starszej osoby i niestety, czy ci się to podoba, czy nie, musisz się zwrócić do pokolenia młodych pistoletów, prawda, Young Guns, czyli ty dajesz wiedzę, której ludzie potrzebują, a ci młodzi ludzie muszą dać ci jakąś pomoc od strony technicznej. I cudownie byłoby tutaj mieć jakiegoś syna czy wnuczka, który ci zechce bezinteresownie pomóc i ulżyć w sumie twojej biedzie, a jednocześnie w dłuższej perspektywie swojej biedzie. Przede wszystkim nie będzie cię miał na utrzymaniu jako takiego narzekającego emeryta, nie będziesz tam żebrał jakieś kieszonkowe, no a jak ty już zaczniesz zarabiać, to na pewno w dobroci serca coś mu tam odpalisz, no czemu byś tam swojej rodzinie miał nie czegoś tam parę groszy nie dać. No, szczerze mówiąc, realia są takie, że albo niestety sam musisz zainwestować z własnej emerytury, albo nauczyć się sam. Szczęście w nieszczęściu, sprzęt jest coraz bardziej przyjazny dla konsumenta, coraz tańszy, no ale jest druga strona medalu, że z wiekiem nauczyć się czegoś nowego jest nieco trudniej. Pewnym problemem może być tutaj lęk przed kamerą, no i tak zwany hejt, lub szczególnie w postaci komentów tak zwanych obrażonych. Oni są obrażeni tylko po to, aby się czuli obrażeni. Merytorycznie to nic z reguły nie wnosi. I mam prostą metodę, jeżeli ktoś mnie obraża niemerytorycznie lub robi to po chamsku, jakieś kopie po kostkach, chamskie zagrywki, dostaje bana, dla mnie problem z głowy, gość znika na zawsze z mojej orbity. No ale druga strona medalu, że z kimś mądrzejszym warto zawsze podjąć dyskusję, skoro wszedł na twój kanał, zwrócił na ciebie uwagę, coś tam cię skomentował, prawda? No to jakoś tam się wyróżniłeś wśród setek tysięcy innych filmów. Abyś się nie męczył takim ciągłym kasowaniem bzdurnych komentów, możesz to zrobić w ustawieniach społeczności. Na pocieszenie, wierz mi, że pewien poziom hejtu świadczy jednak o popularności twojego kanału i jak się nic nie dzieje, to też masz powód do zmartwień. Najważniejsze jest taki kanał bez emocji, prawda? Przypomina mi to jakąś takie sformułowanie, że czy mądrą maksymę, że dłuższy brak tąpnięcia w jakiejś kopalni z reguły oznacza większą katastrofę w przyszłości. Abyś osiągnął sukces, musisz być do bólu konsekwentny i czy ci się to podoba, czy nie, musisz robić kolejne sensowne produkcje, przynajmniej raz na tydzień, zrobisz częściej, jeszcze lepiej. No dobrze, abyś trochę wypozycjonował te swoje filmy, tak zwane SEO. Generalny dylemat taki, no musisz jakoś pogodzić potrzeby wyszukiwarki z tym, co ludzie chcą obejrzeć. Z czasem oczywiście idzie coraz lepiej, uczysz się na własnych błędach, a jak osiągniesz tą masę krytyczną, to koło zamachowe, prawda, jak w lokomotywie, to nie ma siły, abyś nagle stanął w miejscu tak z metra na metr, prawda? No, tym bardziej głód ci tutaj z powodu biedy również nie będzie doskwierał. I jaka jest twoja przewaga? Na kilkaset osób, które w jakimś tam okresie czasu obejrzy to wideo, zaledwie kilka podejmie jakąś akcję, może być to koment, prawda, może to być like, a tak naprawdę zacznie kręcić filmy i coś zarabiać, może jedna, może nikt. W twojej grupie wiekowej 50+, konkurencja jest prawie żadna, śmiem twierdzić, że zerowa.
A, wierz mi, że przez 50 lat na pewno wiele przeszedłeś, masz sporo do przekazania dla ludzkości, możesz się dobrze bawić, przy okazji dobrze zarobić, mieć godne życie, być jakimś spełnionym, no cokolwiek, jaką by tam ideologię nie dorobił, to przy okazji masz okazję dobrze zarobić, masło maślane. Na tym kończę. Jak to wideo miało dla Ciebie jakiś sens, podziel się w komentarzach poniżej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia wkrótce. No, wideo wyszło trochę długaśne, ale mówię, nie liczy się ten wiek metrykalny, liczy się wiek young at heart, prawda? Czyli bye bye i do zobaczenia wkrótce.